siemano, zawsze pod koniec roku jest pytanie, czy zupgrade'uję i pokażę swój pokój gracza, więc tak, oto i ten materiał. Zapraszam. Wydaje mi się, że nigdy nie pokazywałem mojego super pokoju od wejścia, więc tym razem tak zrobimy. Dywanik wyniosłem tak naprawdę z pokoju, ponieważ wtedy nie dało się zamknąć drzwi. Więc oto i tak wchodzimy sobie. No i tu mam, widzowie, moje stanowisko superkomputerowe. Ale może zacznijmy od tego, że mam tarczę Kapitana Ameryki. Dobra, tutaj wisi. A tu jest maska Borderlands. Ale dobra, wejdziemy sobie i może pójdziemy od strony, no dobra, nazwijmy to od tego komputera, więc mój setting, jeżeli chodzi o komputer, zbytnio się nie zmienił. Mam tak naprawdę tablet do rysowania i to jest totalna nowość, jeżeli chodzi u mnie, znaczy względem tamtego roku. Tu jest PS5, która jest podłączona i sobie gra. Mam dwa monitory, te zakrzywione. Tu się tak naprawdę, jeżeli chodzi o setting mojego stanowiska, to nic się nie zmieniło. To, co doszło względem tamtego roku, to na pewno te dwie półki, na które, jak widzicie, są już wyłożone wszelakimi rzeczami, jak figurkami, jak grami z PS5. W tamtym roku miałem ich może, nie wiem, 10, teraz jest chyba 30. Mam fajne pady, praktycznie wszystkie. Jedyne, jaki mi brakuje, to jest Moro. Tam za nim jest chyba niebieski, z tego, co dobrze mogę zauważyć, a tutaj mamy God of War, mam jakieś figurki, jak widzicie, jakieś figurki, które, nazwijmy to, są mniej znane. Tutaj mam bardzo fajny mega blok, który dostałem tak naprawdę na urodziny. Pozdrawiam ekipę z Instagrama oczywiście. Tam mam grę na PS4. Tu mam bardzo fajny miecz z Dragon Slayera, który wykonaniem jest kupą, ale prezentuje się spoko, więc go po prostu nie ruszam. Tutaj mam upominki od Avi z Holandii, widzowie. Jedno i drugie, jak widzicie, siedzi sobie obok, więc elegancko. To, co na pewno, no to ten plakat, te półki, to jest coś, czego nie było. Lustrzanka była, ale nie była zamontowana na Elgato patyku, tylko była jakoś inaczej. Więc tu ogółem nic się zbytnio nie zmieniło, akurat był live, więc no jest ten ekran live'a. Więc tu się naprawdę nic nie zmieniło, mam jeden komputer i drugi komputer. Na tym sobie streamuję, na tym sobie gram jakieś 5% czasu. Tak, bo ja już naprawdę niewiele gram. Tutaj mam sekcję, która już była rok temu. Co prawda tego chyba nie było, przynajmniej nie aż tyle. Tutaj mamy SNESika z grą Super Mario World. No niestety się będzie trochę tak klatkowało, więc tu akurat very sorry za to. Czapeczka PlayStation, akurat ją po prostu się mi położyłem. Tu mam te gazety i tym podobne, to tutaj wydaje mi się, że też nic się nie zmieniło zbytnio. Tu mam konsolę i w ogóle takie mini stanowisko Pokémon. Mam tu jakieś pokebole, mam dwa pokebole właśnie te do Let's Go Pikachu. Mamy dwa switchki i ten widzowy switchek jest od Sadzia. Rozumiecie to? Dostałem switchka od Sadzia, a ten kurde pudełko nawet z ceną. Więc thank you, I appreciate it so much za tego switcha, Sadzisławie. Sadzisławie drogi. No i dobra. Tutaj mamy oczywiście, tu jest fajna lampka Spidermana, która, jeżeli przekręcimy hydrant, to zacznie świecić, widzowie, no tak jak to zwykła lampka, no ale tak to wygląda. Wentylator oczywiście też działa. Mamy tutaj oczywiście mój super, co? Kill off z Fortnite'a. No i mam figurki. Figurki, jeżeli chodzi o nie, to wydaje mi się, że nie przybyło tak naprawdę w tej sekcji jakoś dużo. I największa zmiana to, dobra, doszły właśnie te z gry Sparks of Hope na Switcha, to doszły te dwa. Tak to są poprzekładane skąd indziej. I figurki, której na pewno nie miałem, a jest, to jest ta. Czyli to jest Assassin's Creed Odyssey. Tak to... To na pewno doszło. To jest Psyduck z KFC z Chin. To jest eleganckie. Tak, to wydaje mi się, że nic takiego się nie pojawiło w tej sekcji. Tu mam gry na Xboxa, ale to, co się z nimi stało, to jest taka sprawa, iż jest ich tak dużo, że właśnie są już w drugim rzędzie. Jak widzicie, tam jest Record akurat się pojawiło, więc tego naprawdę jest sporo. Tu takie figurki mam. A tu jest z Just Cause 3, to bardzo dużo miejsca zajmuje. Mam hełm z Fallouta 76.
Gry na Switcha no, wyglądają tak. Tu akurat mi się wydaje, że też nie zmieniło się wiele. Oczywiście to też jest drugi rząd gier. Więc no tak to wygląda, ale na Switcha gry jeszcze mam oczywiście tu. I w ogóle tu wygląda to tak. Tu już jest po prostu wszystko. Jest wszystko, widzowie. Są gry na PlayStation 4, są gry na PlayStation 4, są mini automaty, jest gierka jakaś na DS-a jako Pokémony Head Gold, są gry na Switcha. Ostatnio kupiłem Rollercoaster Tycoon The Ultimate Collector Box, zawierający praktycznie wszystkie Rollercoastery, ale to wiecie, to są takie gry super retro, nazwijmy to dla mnie. To co jest najlepsze, to tam dalej są gry na Switcha, są gry na Nintendo Wii U, na DS-a, na 3DS-a. Jak widzicie, też są tutaj produkcje, więc tutaj jest... Co się nie zmieściło gdzieś indziej, to jest tutaj odłożone, nie? Tu mam takie figurki. Jeżeli chodzi o coś, co się zmieniło, to na pewno nie miałem Itachiego z Naruto. Takiej figureczki. I na pewno nie było tego boxa z Saints Row. To jest akurat box z Saints Row, no więc tak, to się pojawiło. Tutaj nic się praktycznie nie zmieniło. Mamy popy. A za nimi są gry na peceta, ja nie jestem pecetowy, więc one sobie po prostu tam siedzą. Tutaj jeżeli chodzi o to, mamy lampę, mamy oczywiście gry na PlayStation 4, tam. Aha, nie ma tych gier na PlayStation 4, widzicie jaka zmiana, widzowie? Ale tu są gry na PlayStation 4, to co jest ważne, no to oczywiście, tak jak zawsze, to jest drugi rząd już tych gier. Tak samo tutaj, to wszystko jest wypełnione po brzegi. Czyli mamy drugi rząd tych gier, więc tak to wygląda. Tu mamy oczywiście lodówkę Xboxa z super miniśkiem MSI. W lodówce Xboxa spoczywają takie rzeczy jak wino i alkohole od pana Magnusa, które są kolekcjonerskie dla mnie. I dlatego będą tu siedziały. A tu mój dysk twardy, który się po prostu zepsuł. Więc tak to wygląda. Tu mam takie figureczki i gry na PlayStation 4, gry na PlayStation 4 i kolejne figureczki, które tak wyglądają sobie. To co niestety mi się zepsuło, to jak widzicie te lampki, patrzcie jak one delikatnie tylko świecą, nie dają pełnej mocy, nie wiem dlaczego, ale mają tak, że dostają epilepsji i przestają świecić. Pikachu w masce Borderlands, tu mamy te figurki też, prawdopodobnie nic się zmieniło. Gry na PlayStation 2 plus PSP. Mamy tutaj gry na PlayStation 2 plus dziurę, plus figurki. Mamy tutaj gry na PSP, na PlayStation 2 i PlayStation Vita i kubek PlayStation. Tutaj znowu się coś stało, mianowicie są gry na PlayStation Vita, na Xboxa pierwszego. Dodatkowo mój super prezent na urodziny, czyli Pikachu trzymający monsterki. Mamy tutaj mini PlayStation, mini NES, mini SNES-a. A mam też, kurde, to było w Empiku, czyli gra na zasadzie, Jezu, nie pamiętam jak to się nazywa. Ale w każdym razie zadajecie, tak, ten Pokeball zadaje wam pytania, a wy odpowiadacie i wtedy on zgaduje jaki jego Pokemona mieliście na myśli. Więc tak to wygląda, tutaj mam pada od Xboxa, gry na Nintendo Wii i gry na GameCube'a. Tu prawdopodobnie są tylko dwie figurki, plus drukarka, tak. Tutaj mamy Nintendo Switch w wersji drugiej Mario, a tu jest Nintendo Switch w wersji chyba też drugiej Animal Crossing, jak dobrze widzę, tak, a tu jest Nintendo Switch w wersji Let's Go Pikachu. I jeżeli chodzi o Switche, no to oczywiście Switch w wersji OLED jeszcze jest, czyli jak widzicie moich Switchy, Nintendo Switchy mam naprawdę dużo, bo mam ich 3 tutaj. Czwarty to jest OLED, piąty to jest Lite, szósty to jest Lite i siódmy jest w edycji zwykłej, który siedział sobie tu przy kompie. No więc tak, 7. Tu jeszcze fajna rzecz, to dostałem od Tripping Beers giereczkę od słonia, jakby, nie wiem czy kojarzycie, ale to jest mit. Więc dostałem takiej fajnej wersji, która zawiera właśnie tą książkę, czyli dla większych fanów, plus właśnie soundtrack, więc no, dziękuję. Dziękuję, dobra, wracamy, gdzie byliśmy? Aha, byliśmy tutaj. Więc ogółem tutaj jakaś płyta główna, jakieś gry na Switcha. Mamy jakieś pudełko po klockach Lego, pudełko po Ring Fitie. Tutaj ogółem, jeżeli chodzi o konsolę, mam Nintendo Wii U i dwie Nintendo Wii.
Mam tutaj PlayStation 2 Fat, PlayStation 2 Slim, PlayStation 3 Slim, PlayStation 3 Super Slim, odwrotnie, Super Slim Slim. I tu jest gdzieś PlayStation 3 Fat. Jeżeli chodzi o nowości w tej strefie, to zdecydowanie ta lampa lawa, która jak widzicie pięknie się tutaj świeci, plus latają w niej trójkąty, kwadraty i inne takie rzeczy. Jeżeli chodzi o te figurki, to ja niestety chyba nie będę wam w stanie powiedzieć, co jest nowe. Na pewno z Horizon jest nowe to. Wydaje mi się, że Naruto i Sasuke też są nowymi figurkami. Ogólnie jeżeli chodzi o figurki w tym roku, to wydaje mi się, że no poszło do przodu. Mamy Eredina, mamy tam Kapitana Amerykę z tyłu, mamy z Dragon Slayera. Jezu, zapomniałem jak się nazywa, Tanjiro. Mamy tutaj właśnie Lego NES. Mamy oczywiście Geralta, mamy w ogóle postaci właśnie z Wieśka. Mamy Tekken 7, który jak zawsze imponuje mi tym, że jest taki piękny. Linka, mamy tam Zeldy. Mamy Cyberpunk 2077 figurkę i wydaje mi się, że jej rok temu nie było. Więc tak to sobie to wygląda. Tutaj jeżeli przejdziemy po poszczególnych półkach, to tu mamy oczywiście The Last of Us 2, mamy klocki Lego z, no, klocki Lego z Mario. Tam mamy zestaw do podcastowania, tam mamy Nesika z paroma grami. Tu mamy co? Mamy klawiaturę plus zestaw VR. Tu mamy PlayStation 4 Pro w wersji białej, bo musiałem mieć białą. I dostałem fajny soundtrack również od Sadzia na winylu. Więc elegancko, widzowie. Let's go. To jest The Last Guardian. Boże, nie wiem co powiedziałem szczerze. The Last Guardian. Dobra, winyl siedzi chyba. W ogóle tu mam stanowisko do Steam Racingu, które świeciło swoje triumfy całe 2 tygodnie chyba. I pokazywałem wam go w poprzednim materiale. Nie wiem, może potem wrzucę jakieś przebitki. Przebitki jak to działa i tym podobne, więc nie czułem potrzeby odpalania tego. Mamy oczywiście Nintendo 64 plus Ring Fita. Mamy tutaj 3 wersje Xboxa, mianowicie Star Warsa z Halo i Elite. Mamy tutaj Xboxa One, tego FAT, Xboxa 360e. Mamy tutaj pierwszego Xboxa z Kinectami z Xboxa 360. Mamy tutaj GameCube'a, mamy tutaj Trees i Spidermana, bo jak wiecie Spiderman i Bongosy są z tyłu. I mamy PlayStation 1 plus PlayStation 1 plus maska Borderlands, która siedzi, tak jak mówiłem poprzednio, rok temu, na radiatorze od MSI. Tutaj jest gitara, jest ona z Rocksmitha, jest ona oczywiście niewykorzystywana, bo super. I tutaj jest Playasia. Pozdrawiam Sadziu również i pozdrawiam w ogóle Bartusia i pozdrawiam wszystkich. Czym jest Playasia? Tutaj mamy parapet, gdzie siedzi sobie piesek z Fallouta, siedzi sobie Pixel Pulse, siedzi sobie co? Zegarek, Gears of War 4, jakieś pady, figurki, fajne figurki z preorderów Pokémonów, mi się akurat podobają. Znaczy uważam, że ta jest naprawdę spoko. Te mi się tak średnio podobały, więc okej. Okay. No i szczerze powiedziawszy, wracamy tutaj do tego Place'a wrócamy tutaj. Czyli jakby udało nam się chyba przejść wszystko. Zapraszam na mojego oczywiście TikToka, bo stary już ma prawie 6000 followersów, widzowie. Więc zapraszam, więc tak. Ale oczywiście tak samo jak rok temu nie mogło obyć się na jednym pomieszczeniu i szczerze powiedziawszy, stary w sypialni ma Skorpiona walczącego ze Sub-Zero i figurkę z Jezu, Lord of Fallen. Tak, to jest polska gra i ma być remake. No i tak naprawdę, dodatkowo mam tu oczywiście super gitarę, widzowie, do Rock Banda. A to nie jest najważniejsze, bo ja sobie tu zrobiłem po prostu, że stary se leży i gra. Na przykład w Rock Banda 4. Jakim sposobem? No bo zbudowałem sobie mini stanowisko. Mam tutaj projektor Benku, dlatego była dziura w grach na PlayStation 2 oraz Xboxa Series X. Mam tutaj jakieś kilka tytułów, tak jak gadam, Rock Band 4, Wiedźmina, bo sprawdzałem Next Gen Update, mam Devil May Cry 5 i mam tutaj Avengersy, które kiedyś przejdę naprawdę. Na szafie znajduje się parę pudełek, na przykład właśnie pudełko po Gears of War 4, ale też DJ Hero Eminem Edition z czarnym tym, jak to się nazywa? Wiecie, czarnym do miksowania, więc to jest naprawdę gituwa. Sterta kabli, ale chciałem po prostu wrócić do tego pokoju, by pokazać wam, o to mi chodzi z DJ Hero. Mam tutaj jeszcze 2. I tutaj mam jeszcze lampę i mamy chyba Wonderbooka tam z tyłu dodatkowo.
Ale chodziło mi o to, nie? Że można miksować muzykę, widzowie. No, już się zakurzyło, niedobrze. No i ogółem to jest do przebudowy, bo jak widzicie, albo nie widzicie, no to idealnie świeci mi tutaj na framugę drzwi plus na włącznik światła, więc to jest do przeniesienia. Ale obecnie jest bardzo gituwa, mam jakieś 80 cali po prostu przed twarzą, więc gituwa. No i mój salon oczywiście, bo też nie omieszkało się dodać parę elementów, jak na przykład poprosiłem Gamefinity sklep, czy mają na przykład takie rzeczy, wiecie, z premier gier. I dostałem taki kartonik fajny i takie trzy boksy i dodatkowy kartonik. Więc tak to wygląda. Tutaj mam dodatkowo automat Mortal Kombat. Mamy perkusję do giereczki. Mamy tą półkę, gdzie wrzucam różne rzeczy randomowe. Chyba tutaj... Nie, bo tutaj były dawniej gry, ale nie mam tych gier już tutaj. Tu mam TV, mam Xboxa One X. Mam Nintendo Switcha OLED. Mam super zestawę. Super materac dla dodatkowych gości. No i tu mam półkę tak z kontrolerami, nie? Jakby... Nie wiem, do PS4 na przykład są trochę słabe światło, jest już szczerze powiedziawszy, myślałem, że jest lepsze. Mamy PS5 i tam mam gitary wszelakie do Rock Bandów, do Guitar Hero, ale tego tak trochę zwiększę jasność, ale będzie pewnie, wiecie, pikselowo i tym podobne. Więc tak oto wyglądał mój pokój na 2023. Jest sporo rzeczy, które oczywiście stary chciałby przebudować. Więc czekajcie na kolejną edycję za rok, nie? Super, zostawcie łapkę. Woo!